Twój poziom to level enchantów, rzeczy, które masz w swoim ekwipunku. Dzisiejszy odcinek Minecraft będzie serio szalony, więc przygotuj się łapką w górę i subskrypcją na tym kanale. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to pora nadrobić. Niech pod tym filmem będzie 8000 łapek w górę. A tutaj jest trójka najnowszych widzów. Dołącz do grona, a teraz zapraszam na zwariowany odcinek. Więc słuchajcie, jesteśmy z Jerzem przy tej wioseczce i musimy wymyśleć sposób, jak tutaj dobrze pod ekspić. Mortko, masz coś w ekwipunku? Bo ja nie mam jeszcze nic. Musimy zebrać cokolwiek, zbierę drzewo, ale chyba chcę mieć coś innego w ekwipunku niż drewno, tak żeby mieć na przykład mieczyk, bo fajnie by było mieć zaczytywany miecz, tak mi się wydaje. Ja idę robić siano, stary, osobiście. Okej, ty robisz siano, dobra, to Erys będzie zbierać siano, bo chce mieć pewnie zaczytowane chlebki, ponieważ tak, słuchajcie, enchanty w tym odcinku nakładają się na wszystko. Nieważne, czy to jest zbroja, czy broń, czy jakieś narzędzie, czy na przykład chleb, wszystko będzie zaczytowane i wszystkie te enchanty mają prawo działać, jeżeli będą miały sens. Dobra, mamy mieczyk w takim razie i pójdę popolować na jakieś stworzonka Tritsus, tak? Żeby nabić choćby jeden level, żeby pokazać widzom, że to naprawdę działa. Więc chodź tu, krówko. Dobra, mamy więc trochę krówki, i świnki i owieczki. I słuchajcie, jak zabijemy tą owcę, dostaje poziom. I wszystko, co mieliśmy w momencie, kiedy dostaliśmy ten poziom, się zenchantowało na poziom pierwszy. Nawet trzy patyki. Trzy patyki z ochroną przed ogniem. Okej, super. Mamy więc ogniodporne patyki. Wyśmielicie. Wszystkie itemy są z ochroną przed ogniem na poziomie pierwszym, więc trochę się bez sensu. Chodź do netheru, stary. Stary. Dawaj do netheru. Nie, 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 nie. Nie chcę do netheru, nie chcę do netheru. Stary, chcę dalej expić, ponieważ enchanty nakładają się losowe. Może następnym razem, jak dobijemy drugi poziom, no może nam się jakiś bardziej zasobny enchant, jakiś knockback albo coś takiego. Ta owieczka myślę, że będzie wystarczyć i mamy drugi poziom. Drugi poziom, który dał nam enchant wszystkiego z nieskończonością, to jest przecież enchant na łuk. Po co mi nasiona buraka z nieskończonością 2? Ewidentnie nie mamy szczęścia do tych enchantów, które nam się trafiają. A ty, stary, coś masz ciekawego? Jakieś dobre przedmioty? Bo póki co ja mam same jakieś głupoty w tym ekipunku. Mam infinity, mordo, niestety. Masz nieskończoność? No. Ale na czym? Na mieczu! A, czyli też masz nieskończoność, o nie! I to taką bezsensowną. Ej, a może pohandlujemy tutaj z kimś? To było zawsze dużo expa, nie? Ale ta wioska jest opuszczona. Halo, ktoś tu mieszka? Jo, tutaj się stały dziwne rzeczy. Nikogo tu nie ma w tej wiosce. Jesteśmy sami, Jerzu. Chyba, że... Nie, tam ktoś jest! Chwila! Póki ci panowie się nie patrzą, to ja im tu świnki posprzątam, okej? Okay, papa, świnki, was tu nigdy nie było, okej? Okay? Nigdy was tu nie było. Ja po prostu potrzebuję ten level, okej? Okay? Trzeci level. Kozacko. I mamy enchant ochrona przed wybuchem. Stary, mam po prostu najgłupsze enchanty. Po co mi jest skóra z ochroną przed wybuchem? Co jest? Ja mam nowy enchant. Jaki? Mam multishot. Masz multishot? Mam infinity multishot na mieczu. Co jest grane? Po co ci coś takiego? Właśnie niepotrzebne. Dobra, panie wieśniaku, co pan mi sprzeda? O nie, on chce skóry, ale chcesz 6 skóry. Ja masz tyle skóry. O, ten koleś sprzedaje emeraldy za patyki. To nie jest ale głupi deal. W sensie dla mnie, ja nie wiem, po co mu jest tyle patyków, ale okej. Okay. I może nawet na to się skuszę, słuchajcie. Zróbmy sobie przy okazji spodnie, znaczy butki. Wezmę buty skórzane, bez niczego póki co, bo jak dopiero dostaniemy czwarty poziom, dostaniemy jakiś enchant na poziomie czwartym. I zróbmy sikierę, sikierę. To jest przepis na dużo patyków. Po drodze zbierzemy jakieś łybeczki. O, 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 słuchajcie, chyba zaraz będziemy mieli ten czwarty poziom. I udało się, dobra. Jaki enchant? Chwila prawdy. Ryba z grabieżą 4. Come on! Chociaż, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Grabież 4, stary, to jest dobry enchant. Wiesz, co jest śmieszne, mam stary? Mam pierwszy raz dobry enchant, co? To jest dokładnie item, który trafiał się z Lucky Bloków. Ryba z grabieżą 4, stary. Naprawdę? Okej, okay, nie widziałem. Ale stary, to jest OP, dlatego że jak mam miecz z grabieżą 4, jak zabiję taką świnkę, to powinienem dostać naprawdę dużo kotletów. Czekaj, ile jest tych kotletów? 5, bo to są nowe kotleciki. 5 kotletów z jednej świni, mordko. To jest naprawdę dużo. What? A ile kotletów dostaniesz, jak wieśniaka zabijesz? Nie chcę próbować, stary. Ja z wieśniakiem to ja miałem pohandlować, wiesz? Tylko nie wiem, który skubaniec sprzedawał te patyki, czy kupował te patyki. O, to chyba ten ziomek. Okej, okay, to wymieńmy się. 1, 2, okej, okay, i to w sumie tyle. No dobra. Mam prawie 5 level, nie jest źle. Ej, stary, ale grabież jest akurat OP na takim poziomie, więc mamy pierwszy sensowny enchant. Udało się. Dobra, zobaczmy, ile z tej krówki wypadnie kotletów.
Wow. A okay. Który masz level? Masa, mam czwarty, lewy, stary, zaraz będę piąty. Ja mam szósty, mordo. Już masz szósty. Ciągle, no, wszystko zabijam. A coś ci się sensownego trafiło, czy nie? Lack of the Sea na mieczu mam też teraz. Lack of the Sea, nie ma sensu, okej, okay, ale mam piąty level. Mam Silk Toucha, stary. Okej, okej. Co dostałeś? Nie stary. Mów, że Fire Aspect. O nie, jaka lipa, szkoda, że nie miałem kilofu, bo mam szczęście. I to szczęście na levelu piątym. I grabiesz na poziomie piątym. Więc, stary, jestem oficjalnie dosyć bogaty i mogę sobie nawet zrobić prawie całą zbrojkę. Z jednej krowy może wypaść naprawdę dużo skóry. Okej, okay, zaczyna być nieźle. Okej, okay, perfekcyjnie starczyło mi na całą zbroję, która zaraz będzie zenchantowana na pewnie jakieś kozackie rzeczy. I o nie, skończy nam się ten epicki miecz. Kurczę, blaszka, muszę koniecznie zrobić jakieś lepsze narzędzia, stary. Choćby kamienne, serio. Więc ja chwilę pozbieram kamień. I od teraz będzie nam się enchantować kamienny kill-off oraz kamienny mieczyk. Zobaczmy w takim razie na co. Okej, okay, zabijamy kolejne zwierzątka. I mamy szósty poziom i wszystko dostało niezniszczalność 6. Yo, mam zbroję skórzaną, która ma niezniszczalność 6. W takim razie, czy ona jest mocniejsza niż jakaś... zwykła diamentowa zbroja. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ile to dodaje. I na siódmym levelu jaki enchant nam wleciał? Zaklęty ogień? Czy ja teraz... Stary, mam dosłownie cały ekwipunek, który podpala. Mam nasiona buraka z tyloma enchantami. Ej, yo, czy ja mogę... Tak, mogę nasionkami buraka podpalić. Słuchajcie, dosłownie co zechcę. To jest przecież jakieś... No, OP. Szczerze mówiąc, nawet nie boję się teraz zawalczyć z tym golemem. Nie wiem, może to głupi pomysł. Może to był głupi pomysł. Może powinien się po prostu podsadzić, ale szkoda mi bloków, bo wszystko ma jakieś super cox enchanty. I tu przychodzi jeż! Dobra, jakie masz enchanty na mieczu? Co masz na mieczu, jeżu? Lack of the Sea! Cały czas masz Lack of the Sea! Jestem tak niesamowicie niebezpieczny. Niesamowicie niebezpieczny. Ej, stary, weź coś z temu golemowi. O, miecz mi się skończył, nie mam nic. A, był drewniany. Okej, okay, to było do przewidzenia. Stone nowy, okej? Okay? Aha, no spoko, spoko, no mój nie lepszy, ale właśnie stary, podniosłem sztabki żelaza, więc zrobię coś żelaznego. Najlepiej zanim dobiję ten ósmy poziom, bo kto wie, co się nam teraz trafi. A może zrobię po prostu od razu żelazną siekierę, skoro mamy tyle żelaza, okej. Okay. I yo, ósmy poziom, a na nim torpeda? Yo, torpeda to nie jest stary enchant na trydent, tak mi się wydaje. Tylko szkoda... To jest, że tak pływasz chyba, nie? Tak, że tak latasz śmiesznie, ale nie, to jakby kompletnie jest mi potrzebne. Słuchajcie, kurczaka, który ma ogień, szczęście, grabież, torpedę i niezniszczalność. Niezniszczalny, surowy kurczak. To brzmi głupio. Dobra, mam pomysł. Zrobiliśmy osadnika z kompostownikiem, czyli rolnika, i będziemy mu po prostu opychać całą pszenicę z wioski. To jest biznes na dobry poziom w Minecraft. Mamy kamienną motykę, jeszcze bez żadnych enchantów, ale to za chwilę się zmieni zapewne. I skoczymy się wymienić. Dobra, słuchajcie, to będzie ostre. Stary, ja teraz nabiję, myślę, spokojnie ze 4 poziomy, więc to będą 4 nowe enchanty najpewniej. Więc będzie dziwnie. Dobra, lecimy w takim razie. Dzień dobry, poproszę emeraldziki, poproszę jeszcze emeraldzików. I to by było na tyle, ale mogę jeszcze wymienić, słuchajcie, na chlebki. Okej, okay. I słuchajcie, mamy już 10 poziom, a to oznacza, że teraz... Na naszej motyce doszła jeszcze niezniszczalność 10 i na tym mieczu mamy, słuchajcie, całą już ogromną listę enchantów. Yo, to jest drewniany miecz z niezniszczalnością 10. Czy on jeszcze ma prawo żyć? Widzicie, on jest prawie zepsuty. Skompostuj mnie. Nie! Gorszy koszmar. I stary, wiesz co, a co gdybyśmy to scheatowali? Bo to nie ma już, to nie ma limitu, wiesz o tym. Możemy enchantować ile zechcemy siebie samych. Tu nie ma limitu? Nie ma limitu, stary. A co? Gdybyśmy, czekaj, a gdybyśmy wywalili to, okej, okay, czy ja mam opa na serwerze? Okej, okay, mam opa, widzowie. Dobra, stary.
zmieńmy to troszeczkę. Dajmy sobie butelki z enchantami, okej, okay, z doświadczeniem i neterytowy cały set, okej. Okay. To jest może troszeczkę cheatowania, ale słuchajcie, chcę to zobaczyć na własne oczy, okej? Okay? Mamy więc cały set, póki co z uderzeniem, bez sensu. Dobra, enchantujemy się, doszło na kolejne poziomy, mamy ostrość, yo, mamy na tym mieczu ostrość. Jaki poziom? 16 poziom. Stary, dobra, chodź, trzymaj. Walnij mnie, enchantujemy się, ziom. Walnij mnie, mięczaku. Walnąć cię? Walnij mnie, mięczaku. Drewnianym mieczem? Tak, mięczaku. Pyk! A gdzie jest kałuża z wodą? Co jest grane? Jak wywaliło chłopa? Co to było? Ej, dobra, ja się enchantuję dalej. Ja się enchantuję dalej, stary. Dawaj, 21 poziom. Już chyba wszystkie enchanty mam możliwe w Minecrafcie tutaj. Na wszystkich rzeczach w ekwipunku. Tak! Jezu, jak to głupio wygląda! Yo, lecimy dalej. 25 poziom, 26, dobra. Lecimy do 30 i zobaczymy, co wtedy się stanie. Okej, okay. 30 po... Już co? Stary, zobacz na swój ekwipunek, na pewno masz tak samo jak ja. Masz całą książkę przy każdym itemku. To jest surowy łosoś z enchantami na poziomie 30. Co się stanie, jak walnę konia łososiem takim? Czy on zginie? I zginął! Za jednym ciosem! Dobra, czuję się jak potwór, muszę iść z tej wioski. A ta świnka, jak daleko odleci? Odrzut 30. Uwaga! Gramy w golfa świnką. Zostawcie łapkę w górę i zobaczycie, co się stanie. Uwaga! Pyk! A. To nie, ona zginęła! Mamy za mocne rzeczy. O nie! Zabiłem świnkę surowym łososiem. Czuję się jeszcze gorzej. Dobra, mam nadzieję, że to jabłko mnie nie zatruje, bo spójrzcie na skład tego jabłka. O co chodzi? Spróbujemy, słuchajcie, walnąć golema łososiem. Czy on przeżyje? Obstawiajcie w komentarzach. Ja myślę, że przeżyje, ale odleci mocno. Dajesz golem, uwaga! Postawiłem na ciebie skubę. Ej, nie! Odbywali! Dobra, to się nie stało! To nic złego nie zrobiłeś, mordo! Dobrze, stary, on mnie zaraz zabije! Yo! O nie, golem to jednak golem! Golem to jest jednak golem! Ale dobra, padł, zabiłem go tym drewnianym mieczykiem. Czyli stary, wiesz co oznacza? No? Że mamy dużo za małe poziomy. Mam 30 poziom. To jest zdecydowanie za mało. Nie, jak powiedziałeś, a cheatujmy sobie, to ja mam setny. To jest komendo, czekaj, jak to się... Exp, add, dealerkę. Dobra, wpiszę jakąś losową liczbę. O nie. Stary, ja mam 1467 poziom. Co? I zamrażam wszystko dookoła, bo najwyraźniej mam również Frostwalkera na butach. Dobra, słuchajcie, jeżeli coś miało być przesadą, to jest to. I ten łosoś już na pewno zabije wszystko. Pyk, tak, o nie, stary. Patrz, co się dzieje, jak biegniesz. No wiem właśnie, mam Frostwalkera. Już wszystko zamrażam. Stary, wszyscy osadnicy spanikowali. Uciekli z tej wioski. Co się odwala w ogóle? Dobra, chodźcie tutaj. Stary, co my możemy zrobić? Wszystko się nas będzie bało. Musimy iść na smoka. Musimy iść na smoka, zabić smoka łososiem. Trzymaj jednego, stary, mam dwa takie łososie kozackie. Daj sołosia. Trzymaj łososia, bierz go, stary, i zabijemy smoka łososiem. Zabiłem nas obydwu. Jakoby... Masz tornsy, tak, chyba! Tak, no ja mam tornsy level 1467! Wszystko zginie, jeżeli mnie dotknie! Walnę pająka łapką, tak żeby go nie zabić. I on będzie chciał mnie wtedy zabić, czy nie? Tak, on się rzucił. On mnie dotknął i po prostu umarł. No, aż się nie dziwię się, no 1467 poziom. Ale czekaj. Jestem tam 2000 poziom. Dobra, mamy 2000 ponad poziom. Okej, okay, jest dosyć hardkorowo. I po prostu, stary, chodźmy na smoka. Musimy to zrobić, mordo. Biedne rybiki cukrowe! Jak mnie dotkną, to po prostu znikają. O nie! Czy to zadziała na smoka, stary? Czy będziemy musieli w ogóle bić tego smoka? Czy już wszystko jest po prostu zbyt łatwe? Wystarczy, że on cię uderzy. Właśnie, się spojrzy. Czekaj, jak możemy... O nie, ale endstone, mimo że mamy taką listę enchantów, nadal kupujemy powoli kamiennym kilofem. Szczerze mówiąc, się trochę zdziwiłem. Nie masz efektywności. Nie mam efektywności. Nie, czekaj, jak to nie ma efektywności? Jo, nie mam efektywności, bez kitu. Czyli nadal jestem badziewny w kopaniu diaksów, mimo że mam 2000 ponad poziom. Okej, okay, to trochę mnie zaskoczyło. Dobra, stary, łosoś, jesz, dealer kontra smog. Lecimy. Wszystkie endermany po prostu giną, wyparowują. Możemy na nie patrzeć do woli, one nam nic tak nie zrobią. Yo, smog, kozaku.
Tylko, że czekaj, jakby on nie oberwie tak bezpośrednio, jakby to mi coś zrobi. Nie, to mi nic nie zrobiło. To mnie zabije, Dobra, trzeba uciekać, Ogólnie to prawie całą mam zbrojkę rozwaloną już, dosyć przesadziłem chyba. Ale to przez tornsy, bo tornsy, ciernie, zabierają jednak ten poziom. Co jest grane? Czy jak my zabijamy... Czekajcie, ile... Ha! Ile perełek! O co chodzi? Stary, chyba, że jest tak perełek wypada z każdego Endermana, którego dotknę tym jabłkiem. To jest papaprane jakieś. Okej, dobra, zaraz zatuję. Co on? On mnie dotknął chyba. Chyba cię dotknął, no. On mnie dotknął. Nie, no to nie wiesz, że nawet ja go nie pacnąłem. Chciałem go walnąć surowym łososiem, ale on musiał zadzierać, no nie? I patrzcie, ile nam da to? Nic nie dało dosłownie. Już ten eksp ze smoka dał nam zero poziomów, zero czegokolwiek. Okej, to było akurat mega szalone. Stary, jestem ciekaw, jak będzie wyglądała walka z Widerem w takim razie, skoro mamy już aż taki poziom. Okej, zrobimy to w takim razie. Pyk, pyk, pyk i... to był trochę fail. Rozwalmy to kamiennym kill-offem oczywiście. Jeszcze raz podejście numer 2 i słuchajcie, nie będę odchodzić i on po prostu zniknie, rozumiem, tak? Jakby on mnie od razu zaatakuje i zniknie, bo mamy powalone tornsy, ale za chwilę i tak nam się zniszczy ta zbroja. Ej, stary, zginę! Nie wierzę! Zginąłem! O co chodzi? O, tu jest! Okej, dobra. Ja jeszcze, stary, mam zbrojki kawałek. Wystarczy, że on mi raz walnie... Aha, tak, raz mi walnął i zniknął. Okej, dobra. Ale to był taki fail, że wywalił mnie w powietrze. No, widocznie on jakby nie zdaje wtedy obrażeń de facto, tylko wywala w powietrze, więc nie dostał on obrażeń od tego, że mnie wywali w to powietrze. No ale cóż, całkiem OP, nie powiem. No cóż, to było na tyle w tym odcinku. Był bardzo dziwny, ale powiem wam, mega mi się podoba ta modyfikacja. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeżeli tobie również. I teraz na ekranie masz dwa epickie filmiki. Jeżeli któryś jeszcze z nich nie widziałeś, to zasada jest taka, że musisz teraz upiknąć. Więc zapraszam na niego i do zobaczenia już jutro na kanale. Siema!